Ho, ho, ho! Witam Cię świątecznie w moim prezentowniku, tu Easy z Easy Artwear. Dzisiaj z bałwanem będziemy Wam prezentować moje rzeczy, które wykonuję i które możecie kupić w mojej pracowni na Kazimierza Wielkiego 108 w Krakowie. Wszystkie te rzeczy tworzę ręcznie i zapraszam Cię do zakupów. One są pakowane w takie eleganckie torby z logiem z Krakowa. Wszystkie rzeczy powstają w Krakowie. I są przeze mnie robione, przez to możecie zamówić spersonalizowane, na przykład torebki albo no, różne fajne rzeczy, które Wam dzisiaj zaprezentuję. Moim pomysłem na prezent, takim dla dziewczyny, która ma już wszystko, ale chcecie ją zaskoczyć czymś naprawdę niepowtarzalnym, to jest drewniana torebka. To jest taki model wykonany przeze mnie tutaj w Krakowie. Akurat nie ta, jest na magnes. Ona jest trwała, wodoodporna i bardzo lekka. Ona jest akurat nie na rzemieniu, ale możesz sobie wybrać do niej łańcuszek. Jest piękna, po prostu każdy model jest idealny. Nie ma dwóch takich, nie ma, nie idealny, tylko inny, ale idealny też dla mnie. Przynajmniej ten kolor jest dla mnie idealny, taki karmelowy. Kojarzy mi się naprawdę z takim wspomnieniem lodów i karmelu, takiego koloru, który jest jakby bardzo, bardzo ciepły i taki modny, fajny. I ta torebka jest wykonana całkowicie z drewna, wodoodporna, lekka i na nią zawsze daje gwarancję. Plus, co jest fajne w tym prezencie, to to, że dziewczyna, która ją otrzyma, może ją otrzymać z jakimiś życzeniami, czyli tutaj możesz wygrawerować jej imię, albo inicjał, albo napisać dla gwiazdeczki, albo na przykład tutaj, jak za każdym razem będzie otwierać taką torebkę, to będzie na przykład sobie czytać, a niech to będzie wspaniały dzień, kochanie, albo kochanie, dasz radę, albo lucky bug. Także naprawdę ten model jest fajny i to jest coś, co powstaje w Krakowie. Także drewno jest bardzo dobrze wykorzystane, bo z tych kawałków, ponieważ wszystko robię sama, z kawałków, które mi zostają, robię na przykład takie kolczyki modułowe. To jest tańszy prezent niż torebka, ale zachęcam Cię do zakupu. Tu jest kolczyk modułowy, który z drewna, akurat nie w żółtym kolorze, bo uwielbiam. Dzisiaj jest bardzo zimno w Krakowie, spadł śnieg, więc potrzebowałam trochę słońca i zrobiłam sobie taki słoneczny kolor. I możesz też nałożyć do tego kolczyka bazy taką nakładkę, która jest z drugiej strony czarna. Nie wiem, czy to będzie widać. Więc kupując jedną parę, masz trzy. Czyli ten żółty możesz go nosić z nakładką złotą albo też drewnianą. Mam różne, na przykład można sobie do tej złotej dołożyć taką choineczkę. I będzie to tak wyglądać. Albo jakąś inną nakładkę. Naprawdę tych nakładek mam bardzo dużo. To wszystko jest pakowane w pudełka, które projektuję sama. Dziękuję, że jesteś, albo dla gwiazdeczki, albo with love. Zaraz Wam pokażę. I jeszcze takie pudełko można sobie wybrać dla gwiazdeczki, no teraz w świątecznym klimacie. I to nie są drogie rzeczy, bo to jest prezent do 50 zł. Natomiast jeżeli chcesz coś droższego u mnie zakupić i wesprzeć moją markę, to bardzo Cię zachęcam do zakupu takich torebek. One będą po 200 zł, to jest cena naprawdę wow, w święta. I je można sobie wybrać w różnych kolorach, po prostu możesz też przyjść do mnie do pracowni, tylko radzę się pośpieszyć, bo jednak potrzebuję trochę czasu na wykonanie takiej torebki. To jest tak minimum 4 dni, także jeżeli ona ma być na prezent, to i mamy dobrać wszystkie szczegóły, to kolor i to, żeby Ci się podobało, i grawer, i wszystkie rzeczy, że ma być spersonalizowana, to zapraszam Cię dosyć szybko. Może być w kolorze czarnym i z taką przekrętką, którą sobie wymyśliłam, że bo nie zawsze chcą ludzie mieć na magnes. Uważam, że z taką czarną przekrętką i całkowicie drewniana torebka jest też fajnym modelem. To jest akurat nie kolor transparentny z logiem, i widać, że te słoje nie są aż tak widoczne, ale po prostu część kobiet lubi taki kolor, więc ja się dostosowuję do moich klientek. Jeżeli ktoś powie, że chce w kolorze czarnym, transparentnym, to robię kolor czarny. Jeżeli ktoś chce czerwony, różowy, nie ma z tym problemu. Wielkość też nie stanowi dla mnie problemu. I na przykład tutaj mam sentencję, to będzie
wspaniały dzień, tylko to widać jakby z góry, to będzie wspaniały dzień, więc otwieram tą torebkę i widzę taki napis, to już się pozytywnie nastrajam. Ona jest akurat nie w srebrze, tu można zawiesić srebrny łańcuch do tego, ale bo taki sobie wybrała klientka, ale może być też skórzany pasek albo skórzany rzemień, tak? Do tego bardzo zapraszam do zakupów. To jest akurat nie kolor czarny. On jest bardzo miękki, fajny i stylowy. Na pewno taki czarny będzie pasował do wszystkiego. Tutaj mam nieco inny kolor. To jest torebka. Będzie do niej właśnie skórzany rzemień, bo tak klientka sobie zażyczyła, ale jest w kolorze właśnie z tą samą przekrętką. To jest jakby ten sam model, ale w innym odcieniu. To jest taki jakby to powiedzieć, nie wiem czy to widać, bo on jest nieco ciemniejszy niż tutaj na filmiku, ale to jest taki pomiędzy karmelem a takim brązem jasnym. No naprawdę fajny kolor, fajna stylówka, się fajnie prezentuje tak naprawdę. I jest też na lato, prawda? I na przykład można sobie dobrać od razu w odcieniu pokrętła te kolczyki. Ja mogę chętnie Ci je dodam w gratisie, bo ja po prostu uwielbiam, jak ludzie kupują u mnie rzeczy i wspierają tym moją markę i są zadowoleni z noszenia moich produktów. Także zapraszam. Mam też te torebki w kolorze czerwonym, nieco inny design. Tutaj ta klapka nie ma pokrętła, jest magnes i jest w takim fajnym kolorze czerwieni. I tutaj te słoje są lekko widoczne, także widać, że to jest drewno, ale co jest fajnego w tej torebce, to to, że naprawdę ona się fajnie nosi, jest leciutka, możemy dobrać wypełnienie, więc nic Ci się nie będzie obijać. Tutaj w pracowni dobierasz sobie, czy chcesz skórzane, czy wnętrze ma być na przykład z filcu, jak to ma wyglądać, także no i oczywiście tutaj można sobie wybrać grawer. Także taka czerwień jest naprawdę fajną opcją z drewna dla kobiety, która ma już wszystko, bo myślę, że torebki z drewna w kolorze czerwonym nie ma. Drugą opcją kolorystyczną, znaczy zupełnie inną opcją kolorystyczną jest akurat nie ta torebka. To jest kolor wrzos. I ja mam słabość do wrzosów. Tu jest napisane, nie wiem czy to będzie widać, bo mam słabą kamerę, to będzie wspaniały dzień. Ale te napisy są bardzo czytelne i normalnie je widać, także i ona będzie z, klientka sobie zamówiła ze srebrnym łańcuszkiem, także bardzo się cieszę. Asiu, Twoja torebka już jest gotowa, także zapraszam do odbioru i pozdrawiam Cię świątecznie oczywiście. Inną opcją z nieco inną przekrętką jest ten kolor. To jest naprawdę fajny kolor, bo dziewczyny uwielbiają nosić tą torebkę do jeansów. I ona ma nieco inną przekrętkę, bo jak widzicie tutaj jest już przekrętka taka srebrna, dopasowana do srebrnego łańcucha. Ten łańcuch będzie dłuższy, bo ja robię tak, że jakby ten łańcuch dopniemy do dłuższego i będzie jakby dwa w jednym, czyli będziesz mogła sobie nosić na krótkim paseczku tą torebkę, albo po prostu tak jak chcesz, na nieco dłuższym. Tutaj naprawdę dużo się zmieści, tutaj się zmieści telefon, tutaj się zmieści portfel, także i na te torebki daje gwarancję, więc jest to coś, co naprawdę jest wyjątkowe, bo tworzone tutaj, w Krakowie, tak? I wspierasz polską markę i te wszystkie podatki wpływają do nas, prawda? I idą na zakupy przez rząd. Na pieniądze, które nasz rząd wydaje tutaj w Polsce, prawda? Na jakiś zakup, poprawę dróg czy inne rzeczy. Już nie wspominam, czy oni wydają mądrze te pieniądze, bo to jest inna kwestia. Ale tak naprawdę fajnie jest wspierać kogoś, kto to robi. I zapraszam też na warsztaty, bo jest taka możliwość, że przyjdziesz do mnie i zrobimy taką torebkę. Akurat teraz na warsztatach będę robić takie koszyki wakacyjne, no po prostu one są cudowne. Podoba mi się mechanizm tej rączki, z którą pracowałam. Także widzisz, i tutaj są, tutaj oczywiście będzie też zapięcie na pasek. Możesz tą torebkę wykonać samodzielnie i popatrzcie się, nie ma dwóch kawałków identycznych drewna, więc po prostu każda ta torebka, którą wykonujemy, jest inna. Przez to, że tutaj złożyłam ją akurat, jest
To malowanie jest zupełnie inne. I fajnie, jak te słoje są widoczne. W ogóle wszyscy się dziwią, podchodząc bliżej, widząc tą torebkę, że ona nie jest wykonana ze skóry, bo wygląda jak skórzana. Więc takie kolczy... to jest zapowiedź kolekcji letniej. Taka kołyseczka będzie, jeszcze pomyślę nad zabezpieczeniem góry. Ale widzicie, to trochę te rączki trzeba naoliwić, żartuję oczywiście. Ale zapraszam Cię do zakupu, do mojej pracowni. Niech to będzie wspaniały dzień. Pozdrawiamy Cię z bałwankiem. I pozdrawiam świątecznie. Tutaj właśnie zrobiłam szopkę dla mojej babci. Mam nadzieję, że jej się spodoba. I zapraszam Cię też na warsztaty. Niech to będzie wspaniały dzień. Pa, Iza!